Jaya Charedava Jaya Shri Prabhupada. Jest to 12. płyta, 35. ścieżka. Next is a morning walk conversation with jest to rozmowa na porannym spacerze z Jego Boską Miłością A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrana 27 lutego 1976 roku w Mayapur, w Indiach. Bengali culture was very much adored all over. Kultura Bengali była bardzo wychwalana w całych Indiach. Even one big politician, nawet jeden wielki polityk, Gandhi's guru, guru Gandhiego, Gokule, on wskazał, co Bengal myśli dzisiaj, inne prowincje będą myśleć jutro. On powiedział w ten sposób. I faktycznie wszystkie wielkie ruchy rozpoczynały się z Bengalu. Ruch narodowy również rozpoczął się z Bengalu. Jakkolwiek możemy krytykować Vivekanandę, kiedy on jest Bengalczykiem. On udał się najpierw nauczać indyjskiej religii. Rabindranath Tagore, on jest Bengalczykiem. Wszyscy wielcy. Jayapataka, Aurobindo jest Bengalczykiem. Paramahamsa Yogananda jest również Bengalczykiem. Tak, ty znasz jego? Ja nie znam jego. Ja słyszałem o nim. Kultura Bengali była bardzo wychwalana. Surendranath Banerjee rozpoczął ruch polityczny i on był tak dobrze znany nawet w parlamencie. Anglicy, oni mówili Surendranath. Oni zwykli mówić Surendranath, niepodporządkowany. Tutaj jest osoba, która nie jest podporządkowana. On nigdy się nie podporządkował. Niepodporządkowany. Faktycznie Imperium Brytyjskie było rozpoczęte przez agitację Surendranath Banerjee. Kongres był rozpoczęty przez Surendranath Banerjee. Ten jeden kongres. Dwóch Bengalczyków i jeden Anglik utworzyli ten kongres w 1887 roku czy 1867, coś takiego. W naszym dzieciństwie my zwykliśmy oglądać, jak ten Surendranath Banerjee był wybierany na prezydenta w kongresie prawie każdego roku. I Gandhi przybył, kiedy Surendranath Banerjee podporządkował się. Dawniej on nie był podporządkowany. Ale rząd dał jemu pierwszemu ministerstwo, że zostań ministrem. I on został urzędnikiem. Wtedy Gandhi przybył.
Surendranath Banerjee był pierwszym ministrem w Indiach. W naszym dzieciństwie, jeśli on mógł mówić, tysiące ludzi zbierało się w Kalkucie. Surendranath Banerjee. Ulica tak się nazywa. Bardzo taka sławna ulica. Tak, gdzie moi krewni mają sklep. Na tej ulicy. Jego ojciec był również bardzo wielką osobistością. Doktor Durgacharan Banerjee. Moja siostra. Durgacharan Banerjee. To jest ojciec Surendranath Banerjee. On był lekarzem. Jayapataka, to jest mniejsza ulica. Ziemia doktora. Doktor Durgacharan Banerjee. Ulica. Oni należeli do bardzo szanowanej rodziny w tym obszarze. Rodziny Banerjee. I Surendranath Banerjee był pierwszym. On zdał ten egzamin hindusko-cywilnej służby. Ale on nie przyjął tego. Aurobindo Ghosh był zrobiony przez Surendranath Banerjee. On narodził się w Londynie. Ojciec Aurobindo Ghosh, Manmohan Ghosh, on był lekarzem w Londynie. On narodził się. On ma angielskie narodziny. Później on został Anglikiem. Takim nienawidzącym Anglików. Jayapataka kochał Francuzów. Kochał Francję. On? Aurobindo? Nie, kto mówi? On zawsze miał jakichś francuskich ludzi z sobą. Nie. Jedna francuska jego tak złapała. Ta kobieta straciła jego. Naprawdę praktykował wspaniale jogę. I po odejściu z politycznego zaangażowania faktycznie on został joginem. Ale ta francuska, która została później matką, ona straciła go, jego karierę. On został bogi wtedy. Zamiast jogi. Inaczej, on został joginem. Zobaczycie na jego fotografii z początku. On był bardzo wysoki i chudy. A później, kiedy on zmarł, on był bardzo gruby. Znaczy bogi. Jogi, bogi, rogi. Tam są trzy. Rogi znaczy chory. I bogi znaczy kwitnący.
A jogi znaczy transcendentalista. Jaya Acharya Deva, Jaya Shri Prabhupada.